po raz kolejny w podsejneńskim Mikołajewie nad jeziorem Wigry. Na wielbicieli koni czeka wiele atrakcji. W miejscowym klubie sportowym odbywają się ogólnopolskie zawody CSM w skokach przez przeszkody pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP. Bierze w nich udział ponad 140 koni, powiedział Radiu 5 Bartosz Niezgoda z klubu sportowego nad Wigrami. Przyjechało do nas około 100 koni. 40 koni naszych, więc 140 koni. Hodujemy tutaj konie, trenujemy właściwie jedyny ośrodek w północno-wschodniej części kraju, gdzie dzieje się coś takiego jeździeckiego. Szkolimy ludzi, hodowców. Przygodę może zacząć od urodzenia, może odwiedzać stadninę. Przychodzą rodzice z dziećmi. Generalnie dzieci wsiadają w wieku 8 lat, na to pozwala organizm. Wtedy jest na tyle dojrzały, żeby znieść to obciążenie. I mamy tutaj kolegę Konrada, który jeździ od 2 lat, ma dzisiaj 10 lat i świetnie sobie radzi. Mamy nadzieję, że będzie jeździł dalej. Rywalizację w Mikołajewie można podziwiać jeszcze dziś i jutro. Jak przyznają zawodniczki, które biorą udział w zmaganiach, nie jest to sport dla każdego. Trzeba kochać konie, być systematycznym i ciężko pracować, żeby osiągnąć sukces, mówią. Jeździec na pewno musi mieć determinację, żeby sobie z tym poradzić. No i wolę walki. Wymaga to systematyczności i cierpliwości na pewno, bo nie zawsze idzie wszystko po naszej myśli. Znaczy to jest dość trudny sport i wymaga dużo zarówno jak od konia, jak i od jeźdźca nastawienia psychicznego, fizycznego. Trzeba być dobrze przygotowanym do takich zawodów, bo to nie jest tak proste, że jedziesz i tylko musisz cały czas na parkurze myśleć nad tym, co robisz i panować nad sobą i nad koniem. Uczy cierpliwości na pewno, bo praca z koniem jest dość trudna. To jest po prostu zwierzę, które wymaga opieki, twojego czasu i dlatego uczy cierpliwości i pokory. Żeby trenować codziennie i móc poświęcać im czas, to trzeba po prostu kochać konie.